nie byłyśmy jeszcze w tej części Polski, więc dzisiaj to nadrabiamy. Mamy nadzieję, że będziemy miały chwilę, żeby sobie troszeczkę pochodzić i pozwiedzać. A i na razie spotykamy się z wami w Empiku o godzinie 15. Nie możemy się doczekać, bo tak jak Julka wspomniała, jesteśmy tu pierwszy raz. Słuchajcie, ja tu, ale ja na przykład z wami jestem pierwszy raz, ale ja tutaj już byłam w tym roku chyba z 4 razy. Więc po prostu wracam do domu. A to ja ostatni raz byłam Zakopanem na tej wycieczce szkolnej. Ja też, ja w ogóle zawsze jeździłam na wycieczki szkolne do Zakopanego. Także no, generalnie idziemy na obiad, więc się spieszymy. Pa. Jesteśmy właśnie na obiedzie jeszcze przed spotkaniem. Zamówiliśmy oczywiście przepyszne jedzonko, ale jeszcze nie udało nam się zamówić oscypków. A to jest po prostu podstawowa rzecz, którą trzeba zjeść w Zakopanem. Więc goal na dziś to jest znaleźć oscypki, zjeść oscypki i kupić sobie do domu oscypki. Dobra, jesteśmy gotowe na spotkanie z M3. W takim razie zapraszamy dziewczyny z zespołu M3. Ogromne brawa! Cześć wszystkim! Dzień dobry! Cześć! Bardzo się cieszymy, że możemy zawitać w końcu w Zakopanem! Tak długo nas tu nie było. I zdążyliśmy przed burzą, więc słuchajcie, to dobrze. Udało się, a propos, boicie się burzy, czy nie? Ja! Ja ci się panie, nie boję burzy, bo kiedyś koło mnie kolonka nas zderzył, więc dlatego dosłownie po 5 minut temu tak przestałam na dole. Skoro tak mocno uderzył. Każdy to słyszał, myślę. Tak, ostatnio mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, że no szykuje się coś fajnego, ale nie możemy powiedzieć, więc już teraz możemy. Ja wtedy zapowiadałem, że to jest Eurowizja, ale może będzie Eurowizja, ale to mówię później. A to będzie? Film Misfit, którego premiera będzie 8 listopada, więc zapraszamy do kin. Jesteśmy też właśnie częścią tego filmu, więc zapraszamy, to będzie w każdym dniu w Polsce od 8 listopada i będzie fajnie. I możemy zdradzić, że gramy tam w sumie siebie. Udało nam się przyczekać deszczu, więc nasza wyprawa po Zakopanem musi zostać przełożona i od bardzo chętnie tu wrócimy, więc ale idziemy, problem. Ja nie odpuszczę, idziemy zjeść kołacza. Idziemy zjeść kołacza. Idziemy w deszczu zjeść kołacza, to musi być, to postanowienie musi być dopięte, ale jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy przyszli tutaj. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na spotkanie. Odpowiedziałyśmy na bardzo ciekawe pytania, spotkałyśmy mnóstwo super osób, nagrałyśmy mnóstwo TikToków i różnych innych rzeczy. Także dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego vloga. I dziękujemy organizatorom za oscypki. A tak, no to do zobaczenia. Cześć! Kochani, słuchajcie, pada i niestety pada, ale ja nie odpuszczę z Natką i pójdziemy na tego kołacza, nie ma opcji, żebyśmy to odpuściły, więc Julka zjeść kołacza. Biegniemy! Ej, ale, to zaczyna... ale nie musimy biec w ogóle, nie? Ale ja chciałam zrobić taką, wiecie, akcję na vlogu. Biegniemy! Czajcie. Biegnijmy, przecież jeszcze mamy czas. No to idziemy po kołacza. Dotarłyśmy po te kołacze. Jest, mamy! Mamy to. Jestem cała mokra. To, że zrobiłyśmy mimo. Także słuchajcie, czasem warto się poświęcić do jedzenia. No, to będzie mój pierwszy raz, kiedy będę jadła kołacze. Więc słuchajcie, idziemy. Idziemy z powrotem w deszcz. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobrze. Dajemy Anda nasz kołacz, a teraz lecimy do busa, który właśnie po nas przyjechał odebrać z Krupówek, bo złapał nas tutaj deszcz prosto po spotkaniu. A nie mogę go włożyć! Lecimy do busa w deszczu, pomóc ci? No, masz wszystko? Lecimy, bo sypki zjedzone. Je, kołacze zjedzone. Wszystko gotowe. To teraz do busa! Wskakuj! Gepi, pomachaj. Dostarczy
przygotowałyśmy wam kołacza. Prosto z Zakopanego przyjechałyśmy na próbę na meetup. Więc będzie ciekawie, wow, ale tu jest w ogóle tak dużo miejsca. No i jesteśmy po prostu na wielkiej arenie, Tauron Arena Kraków. Jestem strasznie ciekawa, jak to będzie wyglądać jutro, będzie tyle ludzi. Myślę, że będzie przefantastycznie, byłyśmy w tamtym roku i było mnóstwo świetnych ludzi i było mnóstwo was i zagrałyśmy w sumie fajny koncert. Bardzo fajnie było. Dzisiaj gramy nawet więcej piosenek chyba, nie? Tak mi się wydaje. Tak. W sensie jutro gramy więcej. No, tak. No, a dzisiaj mamy próbę chciałam powiedzieć na spontanie, ale to nie jest na spontanie, tylko na luzie. Na luzie próbka i wracamy do hotelu, żeby się wyspać. Od rana będziemy na meetupie. Jesteśmy już po próbie. I było bardzo fajnie, przyśpiewałyśmy sobie wszystkie piosenki i nie możemy się już doczekać jutrzejszego dnia! Gdzie jest? Nie możemy się już doczekać jutrzejszego dnia, będzie super. Prawda, Łukasz, że będzie super? No jak? Idealnie. No wspaniale, proszę wspaniale. Cię, najlepszą czytnotechnikę na świecie. Dokładnie. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału, polubienia filmu i zobaczenia najnowszego odcinka na kanale. Twórz różowe okulary.